Witajcie. Dzisiaj będziemy mówili o mięcie. Gdzie można miętę narwać? Świetnie narwać ją jest w przestrzeni, gdzie ta mięta rośnie naturalnie. To jest mięta wodna. Zobaczcie, gdzie udało mi się ją znaleźć. Najlepiej, kochani, jak w tak pięknych okolicznościach przyrody odnajdziecie miętę dziką. Tutaj jest takie fajne stanowisko. Mięta jest maleńka jeszcze, ale zawsze można sobie troszeczkę pobrać. W tej okolicy jest jej sporo. Taka jest najzdrowsza dla nas. I na pewno, jeśli gdzieś przy mokradłach, terenach wodnych znajdziecie, to zawsze taką miętkę sobie do domu weźcie. Poza tą miętą wodną z pięknych okoliczności przyrody mamy również inne mięty. Tutaj jest mięta kędzierzawa. Duża, bardzo aromatyczna, ale rodzaju taki suchszego pokroju liści. Mamy też miętę typową pieprzową, jak najbardziej leczniczą, która jest najczęściej spotykana. Ona praktycznie w każdym domu jest. Co możemy z takiej mięty zrobić? Pierwsze, zróbmy sobie lemoniadę. Dwie duże gąski mięty i ja dodaję jeszcze jedną gąskę melisy, cytryna, lód i woda mineralna. Niektórzy dodają jeszcze łyżeczkę miodu, ale to już nie jest konieczne moim zdaniem. To zużyjemy od razu. Co robimy jeszcze? Bardzo fajnym przepisem jest to, żeby narwać samych listków i te listki wraz z cukrem utrzeć. To jest taka moja mała makutra, którą bardzo lubię i w niej najłatwiej mi się uciera, ponieważ nie lubię dużego przerobu, raczej wolę częściej, ale mniejsze ilości. Łączymy liście i najnormalniej w świecie bierzemy się za ucieranie. Kiedy już masa jest zielona, pamiętajmy, by ten cukier po prostu wysuszyć. Rozsypujemy go na papierze i przynajmniej jeden dzień suszymy. Dopiero wtedy przekładamy do słoika. Miętę poleca każdy lekarz, bo mięta przede wszystkim jest dobra na trawienie, na nieżyty jelit, na wzdęcia również. Wiemy, że pasta najczęściej jest miętowa. Dlaczego? Dlatego, że odkaża nam jamę ustną. Pamiętajmy tylko, żeby z miętą nie przesadzić, jeżeli mamy jakieś konkretne choroby nerek, czy też jakieś nadwrażliwości, warto po prostu sprawdzić, czy ta mięta nam nie zaszkodzi. Co o mięcie piszą moje źródła, z których korzystam? Zielarnia podaje, że w kosmetyce olejek z mięty pieprzowej jest składnikiem nie tylko past do zębów, płynów kosmetycznych, płynów do płukania jamy ustnej, ale także używany jest bardzo dobrze do masażu, ponieważ świetnie regeneruje mięśnie. To jest cukier, ale fantastycznie jest zrobić z mięty likier. Jak robimy ten likier? Jak już sobie miętę obierzemy same liście,
wrzucamy do słoika i jeśli mamy go 1/3, to wiemy, że 2/3 napełniamy do wysokości 2/3 napełniamy po prostu spirytusem. Taka nalewka przez tydzień stoi w ciemnym miejscu. Później likier, nie likier, bo jeszcze nie mamy tego dodane słodyczy, trzeba przecedzić i najlepiej połączyć jest z miodem. Lekko rozgrzejemy miód, łączymy i taka nalewka gotowa musi stać jeszcze gdzieś ze 3 miesiące, żebyśmy mogli ją używać. Dobrze jest nie używać jej kieliszkami, ale nawet czasami tylko kroplami. Jeżeli chcemy przygotować dla dzieci, wiadomo, że nie może być alkoholu, no to wtedy jest już to prawie olejek i te kropelki są im podawane. I ja przygotowuję również miętowy syrop. Jak się okazuje, on wcale nie jest taki zielony, tylko bardziej brązowawy. Miętę gotuję z cukrem. W takiej proporcji oczywiście, żeby to nie było aż za mdłe. Dodaję też do tego melisę. Wiem, że melisa przede wszystkim działa uspokajająco i daje ten taki cytrynowy czy owocowo-cytrynowy posmak. Połączona z miętą jest fantastyczna i bardzo Wam polecam, żebyście tak do tego syropu podeszli. Kochani, warto również mieć ususzoną miętę. Wiążemy ją w takie pęczki, wieszamy w zacienionym pokoju czy komórce i w tej temperaturze domowej ona uschnie. Jeżeli ktoś ma suszarkę, to w 35 stopniach suszymy. Nie przechowujemy mięty w plastiku. Niech to będzie papier albo szklany pojemnik. Robimy z takiego suszu napar. Jeżeli coś będzie działo się z naszym układem pokarmowym, to po prostu garstkę tych suchych liści do dzbanuszka zalewamy wodą białą, czyli 80 stopni i po prostu pijemy najlepiej 3 razy dziennie po szklance. Nie kandyzowałam jeszcze listków, ale ponoć w tym grubym cukrze, jak się je zrobi, to są wspaniałą ozdobą do ciastek, tortów. Jest jeszcze więc przede mną coś, co z mięty można zrobić. Serdecznie Was pozdrawiam.